pierwsza konferencja poświęcona uprawie jagody kamczackiej odbywa się w Szczonowie w hotelu Panorama. Na tej tegorocznej konferencji uczestniczyło około 500 osób. Mieliśmy przedstawicieli z około 10 krajów świata, w tym gości z Kanady, USA. I'm really excited to see other researchers working on various aspects, the pollination, the fertilization. Miałem okazję na tej konferencji mówić o chorobach jagody kamczackiej i możliwości minimalizacji występowania. Szok polegał na tym, że tu zobaczyłem kilkaset osób żywo zainteresowanych, bo zanim miałem okazję wygłosić ten swój skromny referat, to co najmniej rozmawiałem z kilkunastoma osobami. Jest ogromne zainteresowanie. Moim zdaniem jest to pierwsza taka bardzo ambitna międzynarodowa konferencja. Program był bardzo atrakcyjny, wiele wystąpień z różnych tematyk związanych włącznie nawet z tymi właściwościami zdrowotnymi owoców, które są niepodważalne, bardzo duże. Pomysł jest bardzo trafiony ze względu na frekwencję, ze względu na koniunkturę i tak naprawdę przede wszystkim ze względu na, co tu dużo mówić, na brak wiedzy o uprawie tego gatunku. Tak jak jest motto konferencji, że jest wiele, wiele pytań, a my, wykładowcy, staramy się dawać na te pytania odpowiedzi. Jagoda kamczacka to jest niesamowity surowiec, owoce bardzo ciekawe z tego względu, że pojawiają się przed truskawką. Spragnienie owoców po zimie, po wiośnie, czekamy na coś świeżego i właśnie pojawia się jagoda kamczacka. Owoc musi być zebrany w odpowiedniej fazie, nie po wybarwieniu, ale po uzyskaniu odpowiedniego poziomu cukru, czyli własności smakowych. Musi być natychmiast schłodzony, musi być zbierany, ten owoc promu musi być zbierany ręcznie. Na pewno większe owoce będą się cieszyły większym powodzeniem z racji łatwości zbioru, wydajności zbioru, a też i własności smakowych. Uważam, że jest wspaniałą ideą, dlatego że jest to gatunek na tyle młody w współczesnym sadownictwie, że potrzebujemy się uczyć, ale lepiej się uczyć nawzajem rozmawiając, przekazując informacje nie tylko ze środków naukowych, ale również doświadczeń producentów, którzy już się tym gatunkiem zajmują od kilku lat. Myślę, że taka konferencja jak ta jest bardzo potrzebna, ponieważ pozwala nam spotkać się z ludźmi, poznać ich problemy związane z konkretną uprawą. Myślę, że konferencję będziemy musieli powtórzyć w przyszłym roku, gdzie będziemy mieć grono odbiorców zagranicznych. Będzie większa promocja jagody w Polsce, w Europie. W tej chwili gości jest ponad 500, więc to świadczy o tym, jak duże zainteresowanie jest tym gatunkiem w Polsce. Bardzo płodne źródło uzyskiwania informacji. Myślę, że kto tutaj przyjechał, to uzyskał dużą wiedzę, którą będzie mógł wykorzystać w zakładaniu plantacji.